Era wodnika. Nie wszyscy zdołają się obudzić, wielu opuści tę ziemską scenę. Kochani, jeśli wzniesiemy się ponad wydarzenia, to zobaczymy wyraźnie najwyższy plan wszystkich zachodzących procesów. Dlatego nie warto zwracać uwagi na wszystko, co obecnie system trójwymiarowy wrzuca do pola informacyjnego. Jego celem jest odwrócenie naszej uwagi od tego, co najważniejsze, oraz próba programowania naszej przyszłości poprzez strach. To nie znaczy, że trzeba chować głowę w piasek. To znaczy, aby nie dać się łapać na rozstawione wszędzie wokół pułapki depresji, apatii, rozpaczy, strachu i nienawiści, a raczej skupiać się na twórczych momentach życia i na wewnętrznej duchowej transformacji. Dziś widzimy masowy rozpad wzorców percepcji, myślenia i zachowania. Wielu ludzi odkrywa, jak wiele fałszywych prawd i dogmatów było w ich głowach i jak niewiele miały one wspólnego z rzeczywistością. Ludzie się dziwią, że tak długo wierzyli w dziwne teorie i autorytety, za którymi, jak się okazało, nie ma nic. Upadek schematów zachodzi poprzez trudne i bolesne uświadomienie sobie ich absurdalności i bezwartościowości. Widzimy, jak niesamowite zmiany zachodzą w świecie, jak wielkie oczyszczenia zachodzą na wszystkich poziomach. Ogromna część ludzkości już dawno poukładała sobie w głowach i w sercach tę układankę przyczyn i skutku. Reszta natomiast trwa wciąż w nieładzie i wojnie wewnętrznej. Oni dołączą później. Ważne dla nas jest zrozumienie, że nie każdy jest w stanie się obudzić. Wielu opuści tę ziemską scenę. Lekcje każdego człowieka są ściśle indywidualne i jest to wybór każdego z osobna, ponieważ kosmiczne prawo wolnej woli jest święte. Ludzkość się coraz mocniej budzi i dzieje się to stopniowo. Wreszcie przychodzi zrozumienie, że nie należy czekać na wydarzenia, na mesjaszy i proroków, którzy dokonają wszystkiego za nas w magiczny sposób i podniosą nasze wibracje. Tylko my sami możemy zmienić siebie. Tylko my jesteśmy jedynymi twórcami naszych losów i przemiana każdego człowieka jest dziełem jego własnej świadomości. To jest istotą tego przejścia. To jest sedno tej transformacji. Usuwając wewnętrzne lęki, podziały i stereotypy myślenia, tworząc otwartym sercem i umysłem poprzez zaufanie do życia, stajemy się przewodnikami potężnych energii kosmicznych, wnoszących niesamowite zmiany do tego świata i w nas samych. Wdzięczność wszystkim, którzy wspierają i udostępniają tę pracę.